Czemu chłopak z Dolnego Śląska wybiera to miejsce? Wiedziałeś coś o tej uczelni więcej? Czy wiedziałem? Nie do końca szukałem informacji, no powiedzmy w internecie. Głównie patrzyłem po prostu na stronę Politechniki, na kierunki i akurat wpadł mi w oko. Oczywiście też na przykład moja siostra studiuje w Opolu, więc to mnie też trochę zachęciło, powiedzmy, do wybrania Opola akurat. Co dla Pana najważniejsze będzie w tych priorytetach na nadchodzący rok akademicki? Nic tak dobrze nie motywuje jak postęp, jak rozwój i to rzeczywiście to nas bardzo motywuje. Więc co przed nami? Przede wszystkim kształcenie młodych ludzi, ale młodych ludzi kształcenie na poziomie, który jest w tej chwili wymagany przez otoczenie społeczno-gospodarcze z jednej strony, ale z drugiej strony też musimy obserwować zainteresowania tych młodych ludzi, bo jednak młodzi ludzie mają troszeczkę inne spojrzenie. Studiowanie jest bardzo fajne, zajęć jest na fizjoterapii bardzo dużo, aczkolwiek zawsze jest ta przestrzeń na to, żeby być po prostu studentem, rozwijać się w kołach naukowych, ale tak jak widać w chórze. Dzisiejsze czasy są bardzo wymagające, jeśli chodzi o współpracę student-nauczyciel akademicki. Tak dzisiaj było to wielokrotnie powiedziane, że dzisiaj nauczyciela akademickiego może zastąpić sztuczna inteligencja. Dlatego dbamy o to, aby nasi studenci mieli kontakt z nauczycielami akademickimi, z profesorami, którzy na żywo przedstawiają nam informacje dotyczące właśnie naukowości i informacje dotyczące przedmiotów, które nasi studenci studiują. Zależy nam na tym, aby ten punkt widzenia był bardzo szeroki. Dlatego nasi studenci mają kontakt zarówno z nauczycielami, którzy pracują na Politechnice Opolskiej, jak i nauczycielami, którzy pochodzą z innych uczelni europejskich. Stawiamy też nacisk na mobilność kadry akademickiej Politechniki Opolskiej, więc mamy te drzwi i okna otwarte na całą Europę, a jednocześnie nawiązując współpracę między innymi właśnie z 11 uczelniami, które wspólnie działają w konsorcjum Uniwersytet Europejski Creative EU, sprawimy, że nasi studenci będą się uczyć również od kolegów i koleżanek, którzy pracują na uniwersytetach od Portugalii począwszy, poprzez Holandię, Niemcy, Szwecję, Turcję. Nie określiłbym siebie jako stricte ścisłowca, oczywiście bardzo lubię matematykę, fizykę i tak dalej, ale na przykład mogę interesować się też filozofią, naukami humanistycznymi, więc tak naprawdę jestem bardzo wszechstronny. I interesuje mnie wiele różnych dziedzin, a myślę, że to jest też mocna strona, jeżeli ktoś potrafi być wszechstronny. Myślę, że warto przekuć rzeczywiście ukończenie takiego kierunku od razu na pracę i zdobyć doświadczenie w tej pracy, ale szczerze mówiąc, nie wiem, co się wydarzy przez 3 lata, więc nie mogę za dużo na razie powiedzieć. Mam takie podejście, że tak naprawdę zobaczymy dopiero, co będzie po tych 3 latach. Duża ilość studentów, no to również o wiele większe perspektywy, tak patrząc w przyszłość, wiedza, umiejętności, pomysły, kreatywność, no i takie rzeczy, o których też należałoby wspomnieć, kolorowe miasto, tak, dużo tego takiego życia, pozytywnym tego słowa znaczeniu, a to ludzi przyciąga. Chcemy być miastem, które będzie właśnie postrzegane jako miasto, które jest fajnym ośrodkiem akademickim i dla mieszkańców naszego miasta, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają do nas z Polski, z zagranicy. Kibicujmy tym młodym ludziom, niech przyjeżdżają w jak największej ilości do Opola, na uniwersytet, na Politechnikę, na inne uczelnie wyższe. Mamy coraz ciekawsze kierunki. Tak przypatrując się i przysłuchując temu, co mówią rektorzy, widać, że uczelnie jakby wychodzą naprzeciw pewnym oczekiwaniom tego, co daje dzisiaj rynek pracy. No i oczywiście jeszcze do tego wszystkiego to jest ta infrastruktura, która jest również realizowana w naszym mieście. Ona ma służyć właśnie temu, żeby tych studentów w Opolu było jak najwięcej. Co było takie najtrudniejsze, co było najciekawszym takim doświadczeniem, jeśli chodzi o to, co za tobą już w nauce? Jeśli chodzi o fizjoterapię, to największy problem osobiście miałam chyba z taką biomechaniką, z takim podejściem stricte fizjoterapeutycznym. Bardzo lubię ciało człowieka, anatomię, więc to nie sprawiało mi problemu. I taka ciekawość właśnie, jak to działa i jak pomagać.
wszystko się równoważy. Jest dużo pracy, którą wkładamy i w naukę, ale w taki rozwój właśnie muzyczny, bo to nie jest tak też, że wychodzimy i śpiewamy, bo to jest nasza ciężka praca, ale mamy ten fun i tą nagrodę, kiedy wychodzimy i patrzymy na tłumy i oni patrzą na nas, jest niesamowicie. Moją pasją jest na przykład poznawanie nowych osób. Lubię bardzo sport. Siatkówka, siłownia, szachy, boks, wszystko tak naprawdę. Jestem bardzo otwarty na doświadczanie też jakichś nowych dyscyplin, poznawanie nowych jakichś tam kręgów zainteresowań, ludzi, a będzie dużo do eksperymentowania, czy to w AZS-ie, czy gdzieś w Opolu się zapisać na jakiś klub. Uczenie regułek na pamięć, czy wymaganie nauczenia, to nie jest ten kierunek, którym powinniśmy iść. My musimy dzisiaj uczyć myślenia, krytycznego myślenia i analizowania, bo dane są dostępne, ale dane przekazują się wiedzę, a wiedza przekłada się dopiero w mądrość. I my musimy tutaj w tej drodze być pomocni.